błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Chwała Tobie, Królu. Słowo Boże, Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej księdza rekolekcjonistę, księdza Krzysztofa Porosło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przez te najbliższe 4 dni będę miał tę radość być z wami, modlić się, przeżywać liturgię i wspólnie słuchać Bożego Słowa. Dzisiaj na tej mszy świętej, która szczególnie jest dedykowana wszystkim zmagającym się z trudem choroby, z cierpieniem, kiedy chcemy znaleźć u Jezusa to doświadczenie pocieszenia i umocnienia w sakramencie namaszczenia chorych, otrzymujemy Ewangelię o człowieku, który spotkawszy Jezusa, doznaje nie tylko uzdrowienia w swojej chorobie, ale przede wszystkim zostaje obdarzony darem jeszcze głębszej wiary. Bo w Biblii bardzo często wzrok jest symbolem właśnie wiary. Człowiek niewidzący jest niewierzącym. Kiedy zostaje mu przywrócony wzrok, otrzymuje dar wiary. I tak naprawdę cała ta Ewangelia oscyluje właśnie wokół pytania: kto tak naprawdę jest widzącym, a kto nic nie potrafi zobaczyć? Bo choć na początku pojawia się na scenie ten nasz niewidzący bohater, do którego podchodzi Jezus, to w dalszej części Ewangelii wydaje się, że to on jest widzącym, bo potrafi rozpoznać w Jezusie Mesjasza, a faryzeusze zupełnie nie potrafią zobaczyć, kim jest Jezus. Że jakby ta Ewangelia przenosi nas z poziomu wzroku biologicznego na ten poziom wzroku duchowego.
ten najgłębszy, w którym potrafimy rozpoznać samego Boga. Bo warto zwrócić uwagę na kilka takich detali, kilka takich szczegółów. Po pierwsze, Ewangelia podkreśla, że ten człowiek jest niewidomym od urodzenia, a to oznacza, że on nie ma doświadczenia wzroku, on nie pamięta, jak to jest widzieć, on nigdy nie widział. Dlatego też cała inicjatywa w tym działaniu jest po stronie Jezusa. To Jezus go zauważa, to Jezus do niego podchodzi, Jezus mu stawia pytania, to Jezus ma pragnienie udzielić mu tego wzroku. Zupełnie inaczej jak w innej scenie, gdzie również spotykaliśmy niewidomego, ale który widział, a teraz przestał widzieć. I Jezus mu przywraca wzrok. I tam, chociażby właśnie znamy pod postacią imienia Bartymeusz, ten człowiek prosi Jezusa, zmiłuj się nade mną, przywróć mi wzrok, chcę znowu widzieć. Jest człowiekiem, który tęskni za tym wzrokiem. W dzisiejszej Ewangelii ten niewidomy o nic nie prosi, niczego nie oczekuje, na nic nie liczy. Wszystko jest inicjatywą Jezusa. I drugi szczegół to ten, że Jezus udziela mu wzroku przez jakby nowe stworzenie. Tę symboliczną scenę, kiedy Jezus splunął na ziemię, zmieszał ślinę z ziemią, stworzył takie błoto i namaścił mu oczy, mówiąc: obmyj się i zacznij widzieć. Z punktu widzenia takiej kurtuazji, jakiejś takiej sytuacji, w której ten człowiek niewidomy się znalazł, to mogło to być dla niego bardzo trudne. Bo zobaczcie, drodzy, Pan Jezus w żaden sposób tego człowieka nie przygotowuje na to, co zrobi. On nie podchodzi do niego i nie mówi mu: jestem Jezus, jestem Synem Bożym, mam moc przywrócić ci wzrok, to będzie mało przyjemne, bo tym błotem namaszczę ci twarz. Nie przygotowuje go do tego. Spróbujcie sobie wyobrazić sytuację na ulicy, że ktoś obcy do was podchodzi, pluje na ziemię, robi błoto i zaczyna to błoto rozkładać na waszej twarzy. Co się musiało w tym niewidomym dziać? Jak on się musiał poczuć w tej sytuacji? Ale znów jakby ewangelista zupełnie nie zajmuje się jego uczuciami, jego przeżyciem, jego reakcją. Nie znamy jej. Jakby chciał nam powiedzieć, cały akcent jest postawiony na to, co robi Jezus. A Jezus w ten sposób jakby stwarzał na nowo tego człowieka, jakby wrócił do początku, do Księgi Rodzaju, kiedy Bóg z ziemi ulepił Adama. Tak jakby Pan Jezus tego człowieka na nowo chciał ulepić, na nowo stworzyć. Nie tylko przywrócić mu wzrok, ale właśnie całego jego uczynić nowym. W ten sposób pokazując, jak radykalna jest różnica między człowiekiem, który żyje w grzechu, a człowiekiem, który zaczyna żyć w łasce. Człowiekiem niewierzącym i człowiekiem wierzącym. Między kimś, kto nie wie, kim jest Jezus, a kimś, kto potrafi Jezusa rozpoznać. I to jest pierwszy poziom tej Ewangelii. Pytanie o to, na ile ja potrafię w moim życiu dostrzec Jezusa, na ile ja Go rozpoznaję, na ile wiem, kim On jest, na ile ja Go widzę obecnego. Bo wiara to nie tylko intelektualne uznanie, że Bóg jest, istnieje. Nawet Pismo Święte mówi, że szatan na tym poziomie wierzy, bo on wie, że Bóg istnieje. Ale jest potem drugi poziom wiary, taki, w którym ja widzę Boga działającego w moim życiu, obecnego, troszczącego się o mnie, zbawiającego mnie, będącego przy mnie, pocieszającego mnie. Boga, który jest obecny w mojej historii. I w końcu trzeci poziom wiary, kiedy ja potrafię Bogu zaufać na słowo, przylgnąć do Jego słowa i nawet wtedy, kiedy w moim życiu jest ciemność, niezrozumienie, trud, cierpienie,
kiedy nie wiem, dlaczego dzieje się to albo tamto, to idę za tym słowem, które Bóg powiedział. I to też przepięknie widać w tej scenie. Zwróćcie uwagę, drodzy, na to, że Jezus, mówiąc temu człowiekowi po tym namaszczeniu błotem, idź i obmyj się w sadzawce, dał mu bardzo trudne zadanie do zrobienia, bo ten człowiek jeszcze nie widzi i ma pójść do sadzawki, która od tego miejsca, w którym Jezus go namaścił błotem, była położona 600 metrów. To był kawał drogi do pójścia. To nie było takie proste. Ale on bez dyskusji idzie na to słowo, ufa Jezusowi, idzie przez ten cały trud. I to jest taka przepiękna postawa, której on nas chce nauczyć, że my byśmy chcieli, żeby Pan Bóg to robił trochę inaczej. My byśmy chcieli, żeby on najpierw zadziałał, najpierw nam przywrócił wzrok, uzdrowił, to potem mówimy, no to teraz mi, Panie Boże, możesz powiedzieć, co mam zrobić. Jak już naprawiła się ta sytuacja, kiedy już zniknął ten trud, kiedy już nie ma cierpienia, to wtedy Cię będę słuchał jako odpowiedź na to, co zrobiłeś w moim życiu. A jakoś niezwykła jest ta logika Ewangelii, kiedy Pan Bóg mówi, pójdź w zaufaniu, pójdź w doświadczeniu ciemności, pójdź, kiedy jeszcze nie wiesz, do czego Cię to prowadzi. Tak jak Abraham został wysłany, zostaw swój dom rodzinny i idź do ziemi obiecanej. Ale on mógł słusznie zapytać, a gdzie jest ta ziemia? Jaki to jest kraj? Gdzie ona jest położona? A Pan Jezus mówi, nie, nie, idź, idź. Ale ja nie wiem gdzie, ale idź. Ja Cię doprowadzę, tylko mi ufaj. Potem, kiedy Mojżesz stanął nad brzegiem Morza Czerwonego, to znów słusznie mógł powiedzieć, Panie Boże, najpierw nam tą wodę oddziel i jak zobaczymy, że to się oddzieliło, to pójdziemy. A Pan mówi, wejdź w wodę. Ale mówi, jak mam w tą wodę wejść? No wejdź, zaufaj mi. Jest taka przepiękna tradycja żydowska, która mówi, że oni naprawdę wchodzili w wodę i pierwszym tradycja żydowska zapamiętała imię pierwszego, który wszedł do Morza Czerwonego. To nie był Mojżesz. Pierwszy był Nachszon, syn Aminadaba. I wszedł najpierw po kostki, po kolana, po pas, a jak woda mu sięgła po szyję i zaczęła go przykrywać, to dopiero wtedy wody Morza Czerwonego zaczęły się rozdzielać. Jak Pan Bóg zobaczył, że oni mu zaufali i są gotowi pójść na słowo. Tak jak ten niewidomy, idź do sadzawki i się obmyj, wtedy doznasz mojej łaski. Zaufaj mi na słowo. Ja mam taką przepiękną historię, głęboko wyrytą w pamięci. Głosiłem rekolekcję w podkrakowskich Prusach dla sióstr zakonnych. Okazało się, jak tam przyjechałem na miejsce, że to jest klasztor sióstr chorych, więc tam same starsze siostry, niektóre na emeryturze po prostu, niektóre bardzo ciężko obłożnie chore i kilka sióstr, które się nimi opiekowały. Głosiłem te rekolekcje i było to takie dość trudne doświadczenie, ponieważ okazało się, że właśnie część sióstr w ogóle nie była w stanie ich słuchać. Część sióstr zasypiała na tych rekolekcjach, ledwo zacząłem i słychać było chrapanie. Część sióstr przeżywała po prostu trud choroby w dużym bólu, cierpieniu. Ale mówiłem o mocy Pana Boga, o Jego łasce, o tym, że Pan Bóg naprawdę wszystko może. I na koniec tych rekolekcji przywieziono mi na taką siostrę, która była na wózku inwalidzkim, do pokoiku, mówiąc, że ta siostra chciała ze mną chwilę porozmawiać. Cierpiała na taką chorobę kręgosłupa, że była zgięta w pół, 90 stopni. Jak siedziała na tym wózku inwalidzkim, to miała głowę między kolanami, całkowicie zgięta, nie była w stanie się wyprostować, chodzić. I ta siostra mi mówi, ksiądz wierzy w to, co mówi? Mówię, no siostro, no jasne, że wierzę w to, co mówię. To ksiądz mówił, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ja mówię, no nie ma rzeczy niemożliwych. To proszę się pomodlić, żebym się wyprostowała. No i się skomplikowała sytuacja. Nie ukrywam, że pierwsza moja myśl była, łatwiej byłoby wskrzesić, niż ją wyprostować. Bo jak? 30 lat choroby?
To nie działa tak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki. Ale ta siostra mówi, wierzy ksiądz czy nie wierzy? Przecież nie powiem jej, no wie siostra, no tak naprawdę to nie wierzę, tylko rekolekcje głoszę. No. Ale trudno mi było uwierzyć w to, że może się jej sytuacja zmienić. Ale pomodliłem się nad nią, razem z nią i wyjechałem z tych Prus. Mówię, więcej mnie tam nie zobaczą. Minęło kilka miesięcy, to było około października, a potem chodziłem po kolędzie w mojej parafii, posługiwałem w parafii świętego Józefa w Nowej Hucie i chodząc po kolędzie w jednym mieszkaniu, starsi państwo zaprosili mnie na kolację. No i usiadłem z nimi, kiedy rozmawiamy, ta pani mówi, zna ksiądz taką starszą siostrę z Prus? Ja mówię, pani, no to tam były same starsze siostry. No ale taka jedna była charakterystyczna. Miała takiego garba i była zgięta w pół. Ja mówię, no pamiętam, bo to jest moja rodzona siostra. Ja mówię, i co mi pani chciała powiedzieć? No bo wie ksiądz, ona nie była u mnie w domu 30 lat, bo my mieszkamy na którymś piętrze w bloku i ona nie była w stanie wyjść, a nie mamy windy. A w tym roku była, bo jak się ksiądz pomodlił, to ją wyprostowało. Ja zgłupiałem w tej sytuacji, mówię, chwała Panu. A ta pani mówi, a nie, nie, bo ja to księdzu opowiadam, bo mnie tak boli serce i by się ksiądz może pomodlił nade mną. Więc uśmiechnąłem się wtedy serdecznie. Ale wiecie, drodzy, dlaczego wam opowiadam tę historię? Nie dlatego, żeby powiedzieć o tym, że ta siostra została uzdrowiona pod wpływem modlitwy, ale dlatego, że ja do dzisiaj mam to dojmujące doświadczenie jej wiary. Wiary w Słowo Boga. Jeżeli Pismo mówi, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, to ona mówi, proszę się pomodlić, bo nie ma rzeczy niemożliwych. Jak nie ma, to nie ma. Wiara w Słowo Boże. Takie przylgnięcie do Słowa, z którym się nie dyskutuje, które się przyjmuje tak, jak ono jest powiedziane. Ale oczywiście ktoś by powiedział, no ale przecież nie zawsze tak jest, że Pan Bóg uzdrawia, że czasami przecież tyle się modlimy, tyle o to prosimy. I dlaczego nie? Że nie każda historia kończy się happy endem niewidomego, który zaczął widzieć, zgarbionej siostry, która została wyprostowana. I ta Ewangelia też nam dzisiaj chce o tym opowiedzieć. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ten człowiek tak naprawdę zmagał się z takim wielkim dylematem, bo wszyscy mu mówili, że ktoś jest winny, że on ma taką chorobę. Uczniowie Pana Jezusa mówią, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy. Faryzeusze mu wypominają, cały jesteś w grzechach i śmiesz nas pouczać? Wszyscy mu próbują powiedzieć, że to jest jego wina, że to jest jakaś kara Boża. A Pan Jezus mu mówi, ani on, ani jego rodzice nie jest chory z powodu kary, z powodu grzechu. To jest tak wyzwalające dla niego doświadczenie. Ja zawsze sobie myślę, że on pobiegł do tej sadzawki właśnie dlatego, że słyszał właśnie te słowa. Ani ja, ani moi rodzice. To nie jest kara. To nie jest jakiś wynik złego działania Pana Boga w moim życiu. On ma odzyskany obraz Boga, który jest dobry, kochający. Boga, który jest zatroskany. Więc najpierw ma przywrócone to doświadczenie miłości Pana Boga. A potem zaczyna rozumieć, że Pan Bóg dopuszcza czasami zło w naszym życiu, zło choroby, tylko dlatego, że jest kimś, kto może nas przez to doświadczenie przeprowadzić i wyprowadzić jeszcze więcej dobra. Że wszechmoc Pana Boga czasami objawia się w tym, że zabiera chorobę, zabiera trudność, zabiera cierpienie. Ale bardzo często wszechmoc Pana Boga objawia się tym, że potrafi nawet z największego dramatu cierpienia, choroby, zła
wyprowadzić jeszcze większe dobro. Ksiądz Józef Tischner zawsze mówił: nie pytajcie dlaczego, bo na to pytanie Pan Jezus nie odpowiada. Dlaczego cierpię, dlaczego choruję, dlaczego to na mnie spadło. Ale Pan Jezus zawsze odpowiada na pytanie: dla kogo mogę to ofiarować? Jak mogę się zjednoczyć z Jezusem, żeby to służyło większej miłości, żeby być darem dla innych, tak jak On? Jak mogę przeżyć moje cierpienie, żeby ono mnie nie zamknęło w bólu, ale otworzyło na większą miłość? I do tego nas prowadzi ta Ewangelia, że Bóg zawsze może dać więcej, pomnożyć dobro. Nie skupmy się na tym, co trudne, co złe, co cierpieniem. Choć wiem, że jak boli, to bardzo trudno się zajmować czymś innym. Ale żeby zająć się przede wszystkim dobrem, to ono jest na pierwszym planie. Tak jak Pan Jezus mówi do tego niewidomego: stało się to, aby objawiły się większe sprawy Boże. W każdym z nas Pan Bóg chce czynić te większe sprawy Boże. Więc niech one też się dzieją teraz za sprawą sakramentu namaszczenia chorych. Niech w tym sakramencie przyjdzie i uzdrowienie na duszy i ciele, ale niech też przyjdzie umocnienie, właśnie ta zmiana perspektywy z pytania dlaczego cierpię do pytania dla kogo mogę je ofiarować, żeby Chrystus Pan w tej chorobie, starości, zmęczeniu umocnił was i zjednoczył ze sobą, żeby ofiarować to cierpienie, tę chorobę za zbawienie innych. Może inni potrzebują tej modlitwy wstawienniczej, tak wielkiej, jaką jest ofiarowana w miłości choroba i cierpienie.